się, że znowu coś się zaczyna. Popatrzcie! Ktoś wchodzi do Moniki pokoju! Jesteśmy już tutaj! Dobrze, szybko! Szybko musimy się gdzieś ukryć! Czy wszyscy są? Zobaczmy! Słuchajcie! Ja widzę, że nie ma tutaj mojej siostry Mai! Maja! Maja! Gdzieś się zgubiła! Słuchajcie, mojego braciszka bliźniaka też nie widzę! No nie ma go nigdzie! Ojejku, Maju, co to będzie? No czekajcie, czekajcie! Nie możemy panikować! Policzmy się, zobaczmy, czy na pewno nie ma nas wszystkich. Było nas 12 piesków. Zobaczmy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rzeczywiście, dwoje z nas brakuje. No tak jak mówiłam, brakuje mojej siostry bliźniaczki. Ratujcie, pieski, przyjaciele. No właśnie, i mojego brata Pascala też nie ma. Proszę was, musimy ich znaleźć. No to chodźmy szukać, szybko. No właśnie, idziemy, idziemy. Maja, Pascal, gdzie jesteście? Pascal, poczekaj na mnie. Oj, gdzie myśmy się tutaj zagubili? Ja się boję. I do tego zobacz ten duży, taki duży miś, zobacz. Nic się nie martw, Maju. Ten misiu wygląda na bardzo łagodnego. A ja nie wiem, gdzie tu jesteśmy. Chodźmy dalej. Musimy znaleźć swoich przyjaciół i moją siostrę i twojego brata. Oni muszą tutaj gdzieś być. Spójrz, a tu jakiś namiot. Chodź, może się schowamy tutaj, a może oni tam są. O, wejdźmy tu, zobacz, jaki fajny namiot. Nigdzie ich nie widać! Co to będzie? Jejku, naprawdę! Nigdzie! Nigdzie ich nie widać! Maja, Pascal! Gdzieś się zgubili! No jejku, co my teraz zrobimy? Ale słuchajcie! Słuchajcie, ktoś tu do nas idzie! I to na pewno nie jest Maja ani Pascal! To jest ktoś większy! Uciekajmy! Się schowajmy w tym rogu! Tu nas na pewno nikt nie znajdzie! Oj, już idzie, już idzie! Muszę sobie jakąś wybrać książkę do poczytania. Którą by tu wybrać? Co? Jakieś odgłosy? Jakieś szczekanie? Ale skąd to te szczekanie? Przecież my nie mamy żadnego psa w domu. Potworem! Aha. Co ty gadasz za głupoty? Ja nie jestem żadnym potworem! Zejdźcie ze mnie natychmiast! Nie zejdziemy z ciebie, bo to na pewno ty zabrałaś i schowałaś gdzieś naszych przyjaciół! Ja nikogo nie zabrałam! Ja nawet was nie znam! Kim wy jesteście? O co tu chodzi? Zginęła moja siostra Maja i siostra Pascala! To na pewno twoja sprawka! Ja was pierwszy raz na oczy widzę! Proszę, zejdźcie ze mnie! Uwolnijcie mnie! Ani mi się śni! Ona na pewno nas oszukuje! Uwolni naszych przyjaciół, to my ciebie uwolnimy! No to wy najpierw mnie uwolnijcie, żebym mogła wstać! Dobra, zejdźmy z niej! Dajmy jej szansę się wytłumaczyć! Dziękuję wam, że mnie zostawiliście wreszcie w spokoju, a teraz powiedzcie mi, o co w tym wszystkim chodzi. Przede wszystkim to powiedz nam, jak ty masz na imię. Ja mam na imię Monika
i to jest mój pokój i bardzo mnie ciekawi, co wy tutaj robicie właśnie w moim pokoju. Monika, słuchaj, mamy taki problem. Znaleźliśmy się tutaj dość przypadkowo, w sumie sami nie wiemy jak. I tak chodziliśmy po twoim domu, a było nas 12. Gdzieś dwójka z nas się zagubiła i nie wiemy, gdzie oni są. Proszę cię, pomóż nam znaleźć ich. Proszę cię, Monika, to moja siostra Maja zniknęła. I mój brat Pascal też zniknął. Monika, a ty masz jakieś rodzeństwo? Tak, drogie pieski, ja też mam siostrę Agatkę. I też bym się bardzo martwiła, jakby ona zniknęła. No widzisz, Monika, więc wiesz, jak my teraz się czujemy. Proszę, pomóż nam odnaleźć naszych przyjaciół. No dobrze, spróbuję ich poszukać. Nigdzie ich nie ma. No mam dla was złą wiadomość. Nigdzie nie mogę znaleźć Mai i Pascala. Jejku, to wielka tragedia. Co my teraz uczynimy? Monika, jest nam bardzo smutno. Czekajcie, słyszę Agatkę. Coś tam się u niej dzieje. Poczekajcie, czy ja zaraz przyjdę. No jak tu się można fajnie bawić? Pascal, nie wygłupiaj się. Ja się boję, jest mi smutno, a tobie tylko żarty w głowie. Może i masz rację, Maju, nie czas na zabawy. Poszukajmy naszych przyjaciół. Ojeju, ale tu ktoś idzie, słyszysz? Schowajmy się tam w róg. Misiu, chciałam się z tobą pobawić. Gdzie ty jesteś? Ale tu twój rzadku. Powiążę się trochę. Misiu, ja wiele na spacer. Znaleźłeś, co tu słyszę? Co to jest? Słyszę, jakby pierki szczekały. Przecież ja nie mam żadnego pieska. Muszę to sprawdzić. Ojej, co to jest? To jakieś małe pieski. Ciekawe, czy się umiła. Gdyby nie tylko nie umiły stopki. Pieski, pieski, chodźcie. Ojejku, dziewczynko, ale masz duże stopy. Nie rozdepcz nas. Maju, ale to jest jakaś bardzo miła dziewczynka. Dziewczynko, jak masz na imię? Ja nazywam się Agatka. Jak wy się nazywasz? Ja się nazywam Pascal, a to moja koleżanka Maja. Ale jesteś co fajny. Agatko, ty jesteś taka miła. A my mamy wielki problem. Jaki problem ma te pieski? Agatko, nam zginęli przyjaciele i nie możemy ich znaleźć. Czy mogłabyś nam pomóc? Poczekajcie, idzie moja właśnie siostra Monika. Może ona wam pomoże. Byłoby wspaniale, Agatko, gdyby Monika nam pomogła. W nagrodę, że jesteś taka miła, pokażemy ci naszą fajną sztuczkę. No jak fajnie, ale super. Twoich przyjaciół. Agatko,
Nie widziałaś może takich dwóch małych piesków? Mam już tu. Maja i Pascal, to wy? Tak, to my! Zgubiłyśmy gdzieś swoich przyjaciół. Ja zgubiłam swoją siostrę, a Pascal zgubił swojego braciszka. Agatko, mogę zabrać te pieski do ich przyjaciół? Tak, one bardzo tęskną. Że ze swoimi przyjaciółmi. Chodź Maja, chodź Pascal, zabiorę was do waszych innych piesków. Papa Agatka. Zobaczcie pieski, co znalazłam. Waszą siostrę i waszego brata. Braciszku mój kochany, to wspaniale, że się odnalazłeś. Maju, kochanie, super, że jesteś. Tak czekałam. Gdzie byłaś? Byłam razem z Pascalem u Agatki. To jest siostra Moniki. Ona jest też naprawdę bardzo miła. Bawiliśmy się razem z nią. Na początku trochę się jej baliśmy, ale ona jest milutka. To tak samo jak Monika. To jest bardzo dobra dziewczyna. Pomogła nam was znaleźć. W nagrodę pokażemy ci, Monika, jak się potrafimy wspaniale bawić z dziećmi. Monika! O, jak ty to zrobiłeś? Kto chętny do wyścigów z Pinniped? Monika, wszyscy jesteśmy chętni do wyścigów! Uwielbiamy to! Jak wszyscy jesteście chętni do wyścigów, no to nie wiem. No to będą trójki, dobra? To tak, to jaka trójka będzie pierwsza? Będzie albo dwójki. O, będzie... siostrzyczki będą razem. Dwie Maje. Tu będą Maje, rozpędzamy was. Maja. Ciekawe, która Maja wygrała. Na 3-4. O, Maja wygrała, ta Maja wygrała. Brawo dla Mai, brawo! Ta Maja czeka tutaj, na dywanie zwycięstw. Zwycięstwów. A nie. Myśl, zwycięzców. A teraz dwóch braciszków Paskali, który pierwszy, trzy napędy. Raz, dwa, trzy, cztery, jedziemy! Tamten pierwszy! O ten pierwszy, prawda? O ten. Dobra, ten, a więc ten czeka w pokoju zwycięstw. Teraz Pepper i Fanny, który szybszy! Dobra, za takie mamy, ale to fajne. Raz, dwa, trzy! O kurde, ale to było! Bo tamten tak pojechał, a więc który był remis. A więc tamten, bo tamten jeszcze zrobił takie fajną przewrotkę, to mi się bardzo podobało. A więc będzie o ten, bo ten zrobił fajną przewrotkę. Znaczy nie zrobił przewrotki, tylko taki... Pepper wygrał. Pepper do pokoju zwycięzców. To tam w kolejce się ustawia po... I następna para. Ten przebiegł. A teraz Mokę i Tango, który szybszy. No to chodź, zobacz, jak on się nazywa. Pokaż go. Moka wygrał. Moka wygrała, brawo! Idzie do pokoju zwycięzców. Zwycięzców, okej. A teraz kolej na Wally i Paco, który szybszy. One są piękne, bo są kolorowe. Raz, dwa, trzy. Wygrał? O kurde, ale fajne! To było. Wygrał Paco, tak? Paco wygrał. Ten? Tak. Paco wygrał. Paco.
Do pokoju zwycięzców. Teraz Chucky i Peluk. Kto był szybszy? Raz, dwa, trzy, cztery. Zdecydowanie Pelu. Pelu, 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 Pelu. Ten jest Pelu? Tak, ten Pelu. A teraz zwycięzcy tworzą kolejne pary. O, takie będą. A kto wygrywa, to wtedy przechodzi. A kto niestety przegra, no to odpada. Teraz Maja i Paska. Znowu. I trzy. Trzy. Raz, dwa, trzy. Paska niestety źle pojechał. Wybrał złą drogę, prawda? Tak. Tak, wygrała Maja. A teraz Pepper i Moka. Moka, Moka. To wygra. Raz, dwa, trzy. O kurde! One zrobili przywrót. Ten wygrał, o ten wygrał. Nie no, musisz powtórzyć, bo żaden nie dojechał do ściany. No. No, jeszcze raz. Do ściany. No, ale nieźle zakręcili, co? No. Ale było to fajnie. No jeszcze raz musimy powtórzyć. No. Znowu się nie udało. Tak. Oni też lubią chyba sobie potańczyć i się bardzo, bardzo lubią, bo nie mogę się opuścić. No, Pepper i Moka, skupcie się, trzeba dojechać do mety. Skupiają się, główka pracuje. Główka pracuje. Trzy, cztery, dobra. Daleko od siebie. Wygrał ten czarny! Wygrał Moka do pokoju zwycięzcy. Teraz Paku i Pelu, tadam! Raz, dwa, trzy! Super striker! O, tamten wygrał, biało-czarny! Pelu, Pelu! Pelu wygrał, brawo! Pelu wygrał! Teraz puszczam trzech naraz! Kto pierwszy dojeżdża, ten wygrywa! Wszystkie wyścigi! No, a kto bierze udział? Pelu, Moka i Maja. Pelu, Moka i Maja, okej. Okay. No. Pelu! Pelu! Brawa dla Pelu! Maja złą drogę, a Moka, tak? Nie dojechał. A Moka nie dojechał. Brawo Pelu. Dla Pelu! Pelu, Pelu, Pelu! Monika, pokażemy ci jeszcze jedną zabawę, w którą lubimy się bawić! No to super, pokażcie, co wy jeszcze tam umiecie, jaką zabawę? Dobra, dobra, pójdź. Brawo! O, ten wygrał. Ten wygrał, prawda? O, ten się najdłużej kręcił. Tak. Fajne, fajnie się kręcą, nie? Tak, tylko bardzo trudno jest je tutaj posadzić. Monika, pokażemy ci jeszcze jedną zabawę. Zobacz, potrafimy się kręcić jeden na drugim. Monika, czy ty wiesz, że my potrafimy się kręcić również na swoich grzbietach? Ale fajnie!
wygrał? Ten z pierwszym zwycięzcą. Potem kto? Tym. Teraz w tym. No czekaj, jeszcze się kręcą, jeszcze no. Kręcą się, tak? Tak. Który się będzie najdłużej kręcił, ten wygrywa. Właśnie. Zostało trzy. Nie. Teraz trzy zostały, no. Uwaga, uwaga. I który wygra? Który najdłużej? Już dwa odpadają. Wow! Wow, mistrzu, naprawdę jesteś świetny! No, ale długo się kręci. Ale długo. No, zatrzymaj go, ja pokażę go, który to? Chucky wygrał. Chucky wygrał konkurs kręcenia się. MSP VIP 1234. Pozdrawiamy Oliwię Janca. Pozdrawiamy Karolinę Jabłońską. I koleżankę Oliwkę. Oliwka miała niedawno urodziny. Wszystkiego najlepszego! Pozdrawiamy Puma AS. Pozdrawiamy Super Benio TV. Pozdrawiamy Ola Kowalczyk. Pozdrawiamy Milka Tygrysek Czosnek Krupnik, czyli Magdalenę Madej. Pozdrawiamy Pana Guma. Pozdrawiamy Klaudię Maciejczak i Maję Maciejczak z Kozłowca. Pozdrawiamy Wiktorię z siostrą Marcelinką. Pozdrawiamy Anetę Łakomską. Pozdrawiamy Urszulę Zarzycką. Pozdrawiamy Wiktorię Janikowską, siostrę Emilkę i kuzynów Kubusia i Rysia. Pozdrawiamy Nikolę Nadię z Czechowic-Dziedzic. Pozdrawiamy Delonika Duka. I oczywiście pozdrawiamy wszystkich naszych widzów. Jeżeli podobał wam się dzisiejszy odcinek, dajemy łapkę w górę. Bo oni szaleją i dajemy dla nich łapki w górę. Piszcie w komentarzach, czy wam się podobały. Czy wam się podobały Snippet i który wam się najbardziej podobał. Oglądajcie inne nasze filmiki na kanale Fiki Miki, Agatki i Moniki. I oczywiście nie zapomnijcie zasubskrybować naszego kanału.